To nie, my nie chcemy być przedmiotem, doczepić się do kogoś, za jakąś cenę się sprzedać komuś, za cenę jakichś stołków, bo to byłby element wbijania się w ten system i popierania tego systemu. Właśnie nie, należy uprawiać politykę podmiotową. Czyli nas interesuje realizacja naszej woli politycznej, a nasza wola polityczna w systemie demokratycznym będzie realizowana wtedy, kiedy my wygenerujemy poparcie dla naszego znaku na tyle duże, że ten znak nam zapewni pewną przestrzeń w Sejmie. I wtedy to jest nasza przestrzeń. Nie z czyjej łaski, tylko my sobie ją zdobyliśmy. I nawet jeżeli nas zastrzelą, to Priamman nadbierze następny. I jak było nas kilkudziesięciu, to będzie nas kilkudziesięciu. I wtedy przestaną do nas strzelać. Bo jeżeli my wjedziemy cudzym pociągiem, no i tej się przedostanie paru niewłaściwych, to ulegną wypadkowi i tyle. No, mnie już w głupim parlamencie europejskim już wszystkie koła poodkręcali u samochodu i Żółtkowi też w tym samym czasie. Więc... Faradżowi chyba też. No i potem Faradżowi też, ale nam było w tym samym momencie. Pięć kół w samochodzie i poodkręcane lewe przednie. Żółtka i u mnie wszystkie. Same się odkręciły, prawda? I jeszcze tak ciekawie, że jak na policję zadzwoniłem, to tak mi telefon zablokowali, że nawet się wyłączyć nie dał. I pokazuję policję. No, nie mogę się z wami skontaktować, bo do mnie nie mogli trafić. Z żony telefonu dzwoniłem, żeby do mnie przyjechali. I mówi, ochronę mi chcieli zapewnić. Ja mówię, ludzie, wyście swojego generała nie uchronili od śmierci, a wy mnie oferujecie ochronę, dajcie spokój. I pyta mnie potem śledczy taki, czy pan nie podejrzewa, kto to mógł zrobić. Ja nie tylko podejrzewam, ale ja wiem. Zrobił to ten, kto ma możliwość śledzenia w czasie rzeczywistym położenia tego telefonu. Bo tylko ten wiedział, gdzie ten samochód stoi, żeby mu można było koła odkręcić. No. To wiadomo, mniej więcej w jakim systemie funkcjonujemy. Jak chcemy uprawiać politykę podmiotową, to musimy wybić się jako podmiot polityczny do pewnego znaczenia, że nawet jeżeli mi wszystkie koła odkręcą i się rozwalę, to bierze mandat następny z naszej listy i tak naszych jest odpowiednia ilość w grze i tak jest naszych odpowiednia ilość w grze. Bo to jest nieważne, czy ten pionek szachowy jest wystrugany z lipowego drewna, czy z bukowego. Tylko on jest nadal pionkiem na tej samej pozycji, stoi i tą samą grę prowadzi. I wtedy jesteśmy graczem dopiero. Wtedy możemy o coś grać, bo my przestawiamy te pionki i wszystko jedno. Ten się spali, postawimy inny i jedziemy dalej. Czyli nie chcemy być przedmiotem. My nie chcemy się doczepić do kogoś, kto będzie nam dyktował, co nam wolno, czego nam nie wolno, co chcemy, co nie chcemy. Nasza wola musi być realizowana. Za okupacji sowieckiej w Polsce, którą doskonale pamiętam z lat 70., wszystkie organizacje niepodległościowe antyrosyjskie były prowadzone przez GRU albo KGB. Żeby mieć pod kontrolą środowiska polskich niepodległościowych. I teraz jest podobnie, że większość, zdecydowana większość partii opozycyjnych i środowisk opozycyjnych jest zakładana na komendę przez generałów bezpieki, żeby mieć pod kontrolą te środowiska. I to jest tak zrobione, że one muszą przegrać. To oni to tak rozgrywają. I teraz jak możemy się przed tym zabezpieczyć? Wcale się nie zabezpieczać. Robić swoje. Oni robią swoje, a my robimy swoje po prostu. Nie każdy z nas będzie agentem. Może kogoś jutro kupią albo zaszantażują. No to co? A reszta robi swoje po prostu i tyle. Jedyne, co możemy robić, to właśnie to. Mimo wszystko róbmy swoje. Ja doskonale sobie zdaję sprawę, że Kongres Nowej Prawicy również jest agenturalnie penetrowany. Jest niemożliwe, żeby bezpieka, która ma kilkaset milionów złotych na śledzenie wszystkich środowisk, żeby nie miała u nas wtyczek i nie wiedziała, co się u nas dzieje. Ja o swojej historii nie wiem tyle, ile oni wiedzą o mnie. No i co z tego? I robimy swoje i się nie przejmujemy. Także jedyna recepta jest taka, że uczciwi ludzie muszą zacząć uczciwie wchodzić do gry i walki o sprawy publiczne, nie oglądając się na to, że być może ktoś tu jest agentem. No to co? To co, że jest agentem? Ten telefon jest na podsłuchu cały czas i się tego nie boję. Tymczasem kto chce coś robić, to robi. I ja pamiętam czasy 70. lat, gdzie tam się po piwnicach na powielaczach spirytusowych jeszcze kręciło ulotki, prawda, w fabryce, gdzieś w kanałach leżeliśmy i drukowaliśmy. Ja wiedziałem, że tam co któryś to jest agent. No to co? Ale inni robili i zawsze coś tej produkcji szło. Prawda? Nie wszystko bezpieka przejęła, trochę jednak się zrobiło. Więc nie jest tak, że nie było ludzi w Polsce poza agentami. Byli ludzie i coś robili. Nie ma takiej możliwości, że w grze operacyjnej ogramy bezpiekę.
Nie ma takiej możliwości, bo ta bezsieka by nie była bezsieką, by się do niczego nie nadawała. A co to by było za szmatławce, gdzie gromada amatorów by ich ograła? Jeżeli się ktoś tam zastanawiał u mnie w domu, a czy tutaj gdzieś nie ma jakichś mikrofonów, jak to? Ja zakładam w ciemno, że jest pełno, że nawet jak w łazience tam, prawda, bąka puszczę, to słyszą i czują. No i co mnie to obchodzi? Nie chcę, słyszą i czują, oni mają swoją robotę i robią, a ja robię swoją i tyle. Ich zbójeckie prawo. Tak.